Rozmowa dnia w Lech TV. Kuba Szymczak, witam Państwa serdecznie. Moim gościem jest Norbert Tyrajski. Porozmawiamy o tym, że o lidze właściwie ogólnie. 2 tygodnie do zakończenia, 3 kolejki, a więc wszystkie najważniejsze rozstrzygnięcia przed nami. Norbert, pierwsze pytanie. Mecz w Gdańsku. Niektórzy mówią, że kluczowe zwycięstwo. Zgadzasz się z tym? Tak, zgadzam się z tym. Od początku było wiadomo, że z wyjazdowych meczy, które czekają Lecha, ten mecz jest najważniejszy. To jest bardzo ciężki teren. Runda zasadnicza pokazała, że zgubiły tam punkty te największe drużyny i cieszę się, że Lech wygrał, bo to jest taki mecz za 6 punktów. Jeszcze pojedzie tam Legia. Przebieg meczu Lechii z Lechem pokazywał, że no, te punkty nie było łatwo. No, znaliśmy aspiracje Lechii i Gdańsk przed sezonem. Dużo wzmocnień. Zespół walczący o puchary. Cieszymy się z gry przede wszystkim, bo ta gra naprawdę dobrze wyglądała. Lech kontrolował mecz. Przed Legią sądzę jeszcze cięższe zadanie, bo Legii zawsze się ciężko w Gdańsku grało. Ostatni mecz pokazał, że nie wywiozła stamtąd punktów, więc jeżeli Lech wszystko wygra, a naprawdę jest ku temu okazja, to będziemy świętowali w Poznaniu Mistrzostwo Polski. No, jakbyś ocenił te szanse procentowo? 2 tygodnie do końca ligi, Lech handicap punkt przewagi, chyba wydaje się nieco lepszy terminarz. No na pewno lepszy terminarz, mamy Pogoń Szczecin u siebie, Górnik Zabrze na wyjeździe i kończymy meczem z Wisłą Kraków, więc te mecze są bardzo, bardzo fajne dla kibiców szczególnie, ale też dla zawodników. Legię czeka mecz wyjazdowy z Lechią Gdańsk, gdzie naprawdę ciężko o punkty. Sądzę, że takie procentowo to 80% na mistrzostwo Lecha można tutaj założyć, aczkolwiek piłka zawsze jest w grze, więc wszystko się może zdarzyć, ale no wszystko zależy od chłopaków, od nóg i od głów. Może się okazać, że interwencja Macieja Gostąskiego, najpierw o nim chciałem, bo wchodzi na boisko na ostatnie 10 minut, to nigdy nie jest łatwa sytuacja. Mówi, że pierwszy raz w karierze w ogóle mu się zdarzyło wejść na boisko w trakcie meczu. No i być może zaliczył kluczową interwencję sezonu, mówię o tym strzale Czolaka. No na pewno ciężko wejść w mecz w 80. chyba bodajże drugiej minucie. Kontuzja sprawiła, że musiał stanąć między słupki. Udało się, naprawdę interwencja kapitalna. Te 3 punkty no, dzięki Maciejowi zostały zdobyte. Dobrze, że wszedł skoncentrowany i udało się. Jasmin Buricz, kontuzja. No nie ma szczęścia ten chłopak. Zaczął lepiej bronić kilka meczów. Widać, że nabrał już pewności, bo wczoraj w Gdańsku, trzeba przyznać, to był bardzo dobry występ Jasmina Buricza. No i znów jakaś tam kontuzja go dopadła. No zgadza się. Coś jest nie tak z tym zdrowiem u Jaśmina. Szkoda, bo widać właśnie było, że z meczu na mecz się rozkręca i powoli wraca do tej swojej najwyższej formy. No ale no, po to są zmiennicy, po to jest 3 bramkarzy w Lechu, 3 naprawdę wyrównanych, żeby się na tej pozycji nie martwić. No, wszedł Gostek, zostały 3 mecze, jeszcze Krzysiu Kotorowski tutaj można za plecami, więc moim zdaniem nie ma co się martwić. Może być taki też nawet dobry moment, gdyby się okazało, że Jasmin nie będzie mógł zagrać, bo w 2010 roku, gdy Lech po raz ostatni wywalczył mistrzostwo, była sytuacja bardzo podobna. Bronił Buricz i kontuzja gdzieś tam w meczu chyba bodajże z Legią wykluczyła go i wtedy wszedł Kotorowski. Może teraz będzie tak samo i taki sam finisz. Może i tak, niech tak będzie. No, wiadomo, kontuzja to nie jest rzecz przyjemna, ale no jeżeli można tak powiedzieć, że ma w to pomóc w zdobyciu mistrzostwa Polski, no to no stało się, cieszmy się, że to nie jest długa sprawa i tutaj lekarze twierdzą, że w ciągu tam 3-4 tygodni wróci do zdrowia, więc oby to szybko poszło do przodu, wyzdrowiał i będzie fajna rywalizacja na następny sezon. To zapytam cię jeszcze o te 3 ostatnie mecze. Którego się najbardziej z nich obawiasz, czy każdego po kolei? Powiem tak, no każdy mecz jest inny, każdego trzeba się obawiać, to też jest dyspozycja dnia. Widać, że Lech teraz wchodzi w, można tak powiedzieć, tą fazę najwyższą, gra najładniejszą piłkę dla oka i widać, że ta gra chłopakom sprawia przyjemność i te mecze 3, można powiedzieć, traktuję jednakowo. Pogoń zawsze tutaj przyjeżdżała, walczyła do końca. Zostawiała dużo serca na boisku i to jest też niewygodny przeciwnik.
Tak z tej trójki to chyba najsłabszym tak, jest zespołem jest Górnik Zabrze. Tak jak się cofnę pamięcią, no to udawało się w ostatnich latach zdobywać tam 3 punkty. I tutaj ten przeciwnik jest ciut słabszy. Wiadomo, nikt się nie położy na boisko, każdy będzie walczył o swoje. Ale no mówię, mamy 2 mecze u siebie, 1 na wyjeździe. No musi być 9 punktów i te 9 punktów dadzą Mistrzostwo Polski. To na koniec jeszcze zapytam Cię o to, czy zarezerwowałeś sobie już czas może na 8 czerwca, żeby jakieś wolne wziąć, bo jakby 7 czerwca udało się zdobyć mistrzostwo, to 8 czerwca to wolne mogłoby się przydać. No na pewno tak, wolne się zawsze przyda, ale z racji tego, że prowadzę z małżonką firmę, to zawsze możemy sobie ten dzień pofolgować i razem z córką, jeżeli będzie ku temu okazja, na pewno będziemy świętować. Oby tak się właśnie stało, obyśmy wszyscy mieli okazję 8 czerwca nie iść do pracy, bo 7 czerwca, jeśli Lech Poznań zdobędzie tytuł mistrzowski po 5 latach przerwy, to spodziewajmy się ogromnej fety i na pewno warto wtedy będzie być razem z piłkarzami Lecha Poznań. Dziękuję bardzo, Kuba Szymczak. Naszym gościem był Norbert Tyrajski.